Zanim pokażę Wam dzisiejszą grę Toodhead, no to bardzo proszę, żebyście wysłuchali, jakim cudem ta gra znalazła się w ogóle u mnie. Szedłem sobie po prostu po sklepie i dorwało mnie tam dwójka ludzi, którzy powiedzieli, że mnie znają i że robią grę planszową. Więc ja powiedziałem, no okej, okay, jak będziecie ją mieli, no to mi ją pokażcie. I tak sobie czekałem 6 miesięcy, aż wreszcie mi ją pokazali, i ja wam w jednym z odcinków, co jest grane, również TUDHEDA. Pokazałem I w komentarzach, po tym, co jest grane nagle, gdzie pokazuje całą masę gier, największe zainteresowanie wasze poświęcone właśnie było Tutheadowi. Więc poszedłem o krok dalej i skorzystałem z możliwości, że organizuje Wawa Gra na PG Narodowym i zaprosiłem osoby, które ogarniają Tutcheda i są jego autorami, żeby zrobili sobie strefę z Tutheadem i zobaczyli, czy ta gra w ogóle się podoba. Strefa była i poza strefą nawet zrobili turniej, i muszę przyznać, że do tego miejsca dobijała się cała Masa osób, i nawet mimo, że jest to prototyp, i prototyp też będę wam dzisiaj pokazywał, to ten prototyp ludzie już chcieli od autorów kupować. Ale autorzy chcieli jeszcze nad nią popracować. I wreszcie się jednak ośmielili. Na kickstarterze założyli na razie draft kampanii. Link do niej macie oczywiście w opisie do tego komentarza i czekają aż zbiorą tysiąc obserwujących. Wtedy odpalą tę kampanię i będzie można już sobie wesprzeć Tutchetta. Tak czy inaczej, dajcie jeszcze też w komentarzach, bo ja cały czas, to już tak do moich statystyk, e, zastanawiam się, gdzie częściej i bardziej wolicie wspierać na kickstarterze czy na GameFoundzie. Dajcie znać, ja jakoś postaram się pozytywnie tę wiedzę wykorzystać. Tak czy inaczej, wracamy sobie do Tutheada, czyli do gry, w której będziecie przeniesieni na pewną wyspę śmieci i na tej wyspie śmieci spotkacie o tutaj te oto stworki, które będą trudniły się, no, czym można zająć się na wyspie. No przeżyciem, więc te stworki będą zjadały różne rzeczy, ale również będą zjadały siebie nawzajem. A grę wygra ten gracz, który będzie ostatni niezjedzony i to muszę przyznać, jest ciekawe, grube, nietypowe podejście do tematu. I mega to jest, że w tę grę najchętniej grały dziesięciolatki z rodzicami. Tak czy inaczej, jeśli do tej pory was nie zainteresowałem, to już nic więcej nie poradzę, ale resztę zapraszam na materiał. To, co znajdziemy w środku Tudhe, co mi się bardzo spodobało, mamy już na pudełku. Tak czy inaczej, nie jest to ostateczna wersja wykonania tej gry, więc na spokojnie jeszcze. Mamy więc planszę wyspy, kości typowe, kość mocno nietypowa, która moim zdaniem robi robotę. Znacznik pierwszego gracza, znaczniki pola bitwy, karty wyspy i jeszcze więcej kart, którymi będziemy grali w trakcie rozgrywki. Nie mogło też zabraknąć łbów, którymi będziemy się potykali na wyspie. Każdy z nich ma swoje specjalne umiejętności. Do tego wszystkiego jest też instrukcja. Niespecjalnie skomplikowana, łatwo się to czyta i idzie zrozumieć już na tym etapie. Tak więc brawo. A całość przygotowuje się naprawdę mega szybko. I już: plansza przygotowana, porzucie kostką K12. Ten gracz, który miał największy wynik, wybiera swoją postać. Do tego dobieramy pięć kart i tyle. Możemy już się po że, y, grać. Grze, tak jak powiedziałem, wygra ten gracz, który będzie ostatnim niezjedzonym, ponieważ w trakcie rozgrywki będziemy się pożerać. Więc co tu dużo mówić, gra od samego początku jest, sorry za ten suchar, pyszna. Gra podzielona jest na szereg tur graczy, które odbywają się w odpowiednich fazach. Mamy fazę jedzenia, fazę trawienia, fazę apetytu. Podgryzania i fazę głodu. W każdej fazie gracze będą wykonywali swoje ruchy, zagrywając łącznie po dwie akcje i kiedy wszyscy gracze wykonają swoje ruchy w danej fazie, dopiero potem mogą przejść do następnej fazy rozgrywki. Tury graczy, które będziecie rozgrywali w każdej fazie są prawie takie same, ale jak doskonale wiemy, prawie robi wielką różnicę. Jeśli chodzi o turę, wygląda ona tak, że możecie dobrać sobie kartę z ogniska do graciarni, czyli do Waszej ręki, możecie zagrać z tej graciarni kartę lub możecie zaatakować przeciwnika. No to czym te poszczególne fazy się różnią? Tym, że każda z tych faz będzie miała specjalną zasadę, co wprowadza coś nowego do rozgrywki. Bonusy, które otrzymujecie w poszczególnych fazach, to w fazie jedzenia będziecie musieli coś zjeść. Będziecie mogli zjeść na przykład pozyskaną wcześniej kostkę kogoś, jeśli nie macie, to zjadacie siebie, lub ewentualnie jeśli macie taki super fart i macie kartę konserwy lub innego jedzenia, to możecie je odrzucić i jesteście w tym momencie szczęśliwi. Kolejna rzecz to faza trawienia, i tutaj bonusem jest na przykład to, że nie możemy siebie atakować. No chyba, że macie specjalną kartę o plucie, wudu czy inne, i będziecie mogli się dzięki temu atakować. W fazie apetyt. Tytuł, będziecie mogli sobie dobrać kartę wyspy i karty wyspy zagrywane dają wam możliwość wprowadzenia stałych, zmieniających warunków zasad do rozgrywki lub takich jednorazowych, które będą oddziaływały na każdego gracza. W fazie podgryzania bonusem jest to, że możecie sobie wymienić dwie karty z ręki na jedną kartę z ogniska, a w fazie głodu rzucacie sobie tą specjalną kosteczką, która daje wam, tylko konkretnie wam, jakąś specjalną akcję, którą możecie wykonać. Tada! W grze mamy łącznie 140 kart i te 140 kart, bez oczywiście kart wysp, będzie dzieliło się na 5 rodzajów. Mamy karty, które możemy zagrywać na przeciwnika lub na siebie i działają tylko chwilkę lub takie karty, które będą działały przez całą rundę. Mamy kartę broni, mamy karty ciosów i karty specjalne, które możemy zagrywać na siebie lub na przeciwnika w trakcie walki. Bo walka mocną stroną tej gry jest. Najpierw musimy kogoś wyzwać na taki pojedynek w trakcie naszej akcji i rozłożyć pole bitwy. Kiedy rozłożymy sobie pole walki, warto byłoby sobie spojrzeć na swojego ziomka, ponieważ ten będzie mógł mieć jakiś bonus do ataku albo obrony. W walce będziecie mogli korzystać z kart ciosów, do tego wasz łebek może być wyposażony w jedną broń i teraz ten, który zaatakował, będzie zagrywał na pierwsze pole pierwszą kartę. I pyk, zagraliśmy kartę palec w oko, więc niwelujemy jedno pole, na które może zagrać nasz przeciwnik kartę i teraz ma już dwa pola, a my jeszcze dwa. <laughs> przeciwnik oczywiście może zagrać kartę na kolejne pole i tak naprzemiennie będziemy zapełniali te pola. A kiedy już zagramy wszystkie karty, no to oczywiście podliczamy ile mamy z kart naszej siły, ponieważ na każdej karcie znajdują się te parametry i, I pora teraz na specyficzny rzut, który zależny jest od tego ile ktoś już nas zeżarł. Ponieważ im więcej nas jest, tym silniejsi jesteśmy. Oczywiście pamiętajmy jeszcze o naszych tutaj parametrach do ataku, ale kostka K-12 jest przeznaczona dla tych, którzy są jeszcze niezeżarci. Ten na przykład łepek jest już trochę nadgryziony, brakuje mu dwóch części, więc może rzucić tylko K-8, a jeśli i tej części by mu zabrakło, to K-6. Wyobraźmy sobie, że podliczając wszystko, tak czy inaczej przegrał, więc oddaje tę część zwycięzcy i... No i w przyszłej walce będzie jeszcze trudniej. Na koniec, jak zwykle, kilka słów podsumowania gry pod tytułem Toothed. Plusy i minusy, czyli co my tutaj otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy grę, tutaj prototyp, więc ciężko ocenić na podstawie wszystkich parametrów, ale otrzymaliśmy grę, która pod względem wizualno-koncepcyjnym jest spójna, jest ładnie zaprojektowana. Ciężki humor został przemycony za pomocą dosyć ciekawego brand hero. Ja to kupuję. Bardzo czekam aż gra w pełnych kolorach, ponieważ mam nadzieję, że zostanie wydana. Ujrzy światło dzienne, dzięki czemu wszystkie różne obrazki, na kartach wreszcie uderzą we mnie pełną paletą barw. To jest jak najbardziej super. Ja mam pewne obawy co do komponentów, które będziemy wyjmowali z tych naszych brand hero, ponieważ no, kiedy gra będzie dosyć często używana, to się może troszeczkę wyrobić i nie wiem, jakie tutaj rozwiązanie zostanie zaproponowane przez drukarnię. Mam nadzieję, że na lepsze, żeby nasze egzemplarze się po prostu nie psuły. Ale teraz, jeśli chodzi o samą grę. Rozgrywka jest bardzo szybka, bardzo płynna, bardzo wredna. Trzeba się przygotowywać na różnego rodzaju ataki, trzeba się przygotować na obronę. Trzeba w tej grze dobrze sobie zebrać karty, tak, żeby w odpowiednim momencie taką ofiarę, którą sobie upatrzyliśmy, korzystając z bonusu danej fazy, zaatakować i to jest mega fajne w tym tytule. Ten tytuł, wydaje mi się, na takie 4-5 osób mega fantastycznie będzie działał. Nawet w czasie jednego wieczoru będziemy sobie chcieli zagrać 1-2 razy. Ten tytuł, co się nie wszystkim może podobać, ma. Mechanizm eliminacji, czyli, no właśnie, spotykamy się na jakiś wieczór, gramy sobie w 4-5 osób. Ten mechanizm eliminacji spowoduje, że tam parę osób odpadnie, ale jest to na tyle później rozrywka przyspiesza, że możemy jeszcze obserwować i interesować się tym żywo, co się działo i kto rzeczywiście tutaj wygrał i dlaczego. Ale ta gra jest na 8 osób. Kiedy będziemy grali w 8 osób, no to czas gry, wiecie, 25 minut na każdą osobę, nam się znacząco wydłuża. Tak więc osoby, które zaczęły i szybko odpadły, nie wiem, czy tak będzie. Będą bardzo mocno podniecone tym faktem, żeby obserwować grę do końca. Przez to po prostu zostaniemy w końcu sami w pokoju z kimś i będziemy się tutaj nawzajem podżerać. Ale jeśli chodzi o cały kształt, gra jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana już na tym etapie. Daje fan, jest prosta, wizualnie też sprawia radość i Widać, że jest to pewien powiew świeżości w grach, ponieważ odprojektowały to osoby, które do tej pory nie miały totalnie nic wspólnego ze światem gier planszowych, więc nie są, można powiedzieć, tak, nie chcę powiedzieć skaladę, bo to akurat złe słowo, ale nie znajduję jak akurat w tym momencie innego. Tym wszystkim, co mamy w grach planszowych, postanowili zrobić swój projekt na świeżo tematycznie i na świeżo mechanicznie. No i właśnie takim elementem jest Tuthet, który bardzo mocno liczę, że zostanie ufundowany i ujrzy światło dzienne i będziecie mieli. Taką pyszną grę. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Napiszcie w komentarzach, co o Tuthezie myślicie, co można byłoby poprawić, zostawić. Na pewno twórcy z tego skorzystają. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!